Asów Polskich Lig Żużlowych imienia Mieczysława Połukarda. Od 1982 roku kryterium asów o wieczystą nagrodę Gazety Pomorskiej otwiera oficjalnie sezon żużlowy w kraju. W imprezie biorą udział najlepsi polscy żużlowcy. Pierwszym kryterium zwyciężył zawodnik bydgoskiej Polonii Marek Ziarnik. W drugim i trzecim triumfował Andrzej Huszcza z Zielonej Góry. Dziś już 41-letni żużlowiec podpora ZKŻ-u Polmos Zielona Góra. Dwukrotnie zwyciężali również Wojciech Żabiałowicz z Apatorun, dziś trener GKM-u Grudziądz. To było w latach 85-87. A my już widzimy bohaterów dzisiejszych zawodów. Z numerem pierwszym Tomasz Bajerski z Pergogorzów. Z numerem drugim Jacek Golob, Jutrzenka Polonia Bydgoszcz. Z numerem trzecim Mirosław Kowalik, Apator DGG Toruń. Z numerem czwartym wspominany już Roman Jankowski, Unia Leszno. Z numerem piątym Robert Sawina, Trilux, Start Gniezno. Z numerem szóstym Sebastian Ułamek, Włóknia Szmalma, Częstochowa. Z numerem siódmym Grzegorz Walasek, ZKŻ Polmos Zielona Góra. Z numerem ósmym Tomasz Golob, Jutrzenka Polonia Bydgoszcz. Z numerem dziewiątym Robert Dados, GKM Kunterstyn Grudziądz. Z numerem 10 Rafał Dobrucki, Polonia Piła. Z numerem 11 Dariusz Śledź, WTS Wrocław. Z numerem 12 Jacek Gomulski, Jutrzenka, Polonia Bydgoszcz. Z numerem 13 Piotr Świst, od tego roku Wanpur Rzeszów. Z numerem 14 Piotr Protasiewicz, Jutrzenka, Polonia Bydgoszcz. Z numerem 15 Sławomir Drabik, Włóknia Szmalma Częstochowa. Z numerem 16 aktualny indywidualny mistrz Polski Jacek Krzyżaniak z Apatora DGG Toruń i zawodnicy rezerwowi Tomasz Poprawski z numerem 17 i Dariusz Patynek z numerem 18, obaj z Jutrzenki, Polonia Bydgoszcz. Roman Jankowski zwyciężał w Bydgoszczy podczas kryterium asów w roku 86 i 89 raz na najwyższym podium, stopniu podium stanu. W 88 roku bydgoszczanin Ryszard Dołomisiewicz, a od roku 90 nastała era zwycięstw innego żużlowca Polonii, Tomasza Goloba, który za moment zostanie udekorowany brązowym medalem indywidualnych mistrzostw świata. Przypomnę Państwu, że bydgoszczanin doskonale spisywał się w Grand Prix, zajął trzecie miejsce podczas zawodów za Amerykanami Gregiem Hancockiem i Billy Hamillem, a razem z Jackiem Krzyżaniakiem i Piotrem Protasiewiczem wywalczyli tytuł drużynowych wicemistrzów świata. Trwa dekoracja, zawodnicy rozdają autografy, a my widzimy na naszych ekranach przez głowy fotoreporterów, którzy zjechali do Bydgoszczy z całego kraju, Tomasza Goloba i kibiców, którzy zapełnili stadion bydgoskiej Polonii do ostatniego miejsca. Tomasz Golob triumfował 8 razy i również dzisiaj w 17 kryterium jest faworytem. W ubiegłym roku wyprzedził Jacka Goloba i Sławomira Drabika z Włókniarza Malma Częstochowa. Całą trójkę zobaczymy dziś. Jacek Krzyżaniak, Piotr Protasiewicz, Tomasz Golob, medaliści drużynowych mistrzostw świata. A Piotr Protasiewicz i Tomasz Golob to również zawodnicy, którzy wystąpią w tegorocznym Grand Prix. Rafał Dobrucki, zawodnik, który również był w ekipie naszej reprezentacji.
a jego największy sukces to wicemistrzostwo świata juniorów Mszeno właśnie w 1997 roku. Miał tam pecha Rafał Dobrucki, upadł podczas tych zawodów, no i został wyprzedzony przez Duńczyka Jespera Jensena. Poznaliśmy już 18 zawodników, którzy wystąpią w tegorocznym kryterium asów. No i oczywiście oczekujemy na pierwszy wyścig. A przy naszym stanowisku jest już Tomasz Golob. Tomasz, od 90 roku zwyciężasz w tym turnieju. Jak się czujesz jako faworyt? Bardzo dobrze. Niemniej faworytów w dzisiejszym spotkaniu jest co najmniej 16, także nie wiem, czy będę umiał dzisiaj powtórzyć 9 raz z kolei z rzędu ten wynik. Nic się nie stanie, gdy nie wygram, to przecież dopiero początek sezonu. Oby szczęśliwie i pogodnie te zawody się skończyły dla nas wszystkich. No przede wszystkim gratulacje od kibiców za narodziny córeczki. No, myślę, że będzie wspaniała, taka jak ja. Będzie dobrze się chować, nie będzie problemów i być może będzie trenować, na pewno nie żużel, ale jakiś inny sport. Tomasz, ty już startowałeś na Wyspach, startowałeś w Ipswich. Masz pewną przewagę nad swoimi rywalami w dzisiejszym turnieju. Czy czujesz się lepiej przygotowany? Jeśli chodzi o przygotowanie, jestem przygotowany przez cały sezon tak samo. Na pewno chciałbym te zawody dobrze, że tak powiem, odjeździć i moje przygotowania są na wysokim poziomie. Niemniej jak to dzisiaj będzie wyglądać i czym się skończy, jakim rezultatem dla mnie, wspólnie zobaczymy. Kogo najbardziej się obawiasz z tych, którzy pojawili się w Bydgoszczy? Na pewno Jacka i Piotrka, na pewno całą piętnastkę, która przyjechała na te zawody. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Nawiązując do rozmowy z Tomaszem Golobem, to jesteśmy winni pewne wyjaśnienie, bo właśnie wczoraj w sobotę Tomaszowi urodziła się córeczka Wiktoria. No i stąd ta radość i gratulacje od wielu kibiców dla najlepszego polskiego żużlowca. A my już oglądamy zawodników przygotowujących się do wyścigu pierwszego. Na naszych ekranach w kasku niebieskim Jacek Golob, 28-letni zawodnik Jutrzenki Polonia Bydgoszcz, drużynowy mistrz Polski z 92 i 97 roku, bo właśnie bydgoszczanie są aktualnymi mistrzami Polski. Jego rywalami będą na torze pierwszym w kasku czerwonym Tomasz Bajerski, na torze trzecim w kasku białym Mirosław Kowalik i na torze czwartym w kasku żółtym Roman Jankowski. Tomasz Bajerski na naszych ekranach, zawodnik, który drugi sezon startować będzie w barwach Pergo Gorzów, 23-latek. Wcześniej bronił barw Apatora Toruń, doskonale znają go kibice w regionie. No i właśnie Tomasz Bajerski w ubiegłym roku ze swoim zespołem z Gorzowa zdobył tytuł drużynowego wicemistrza Polski. W finale gorzowianie ulegli właśnie bydgoskiej Jutrzence. Najpierw w Gorzowie zwycięstwo Pergo 46-44, to gwoli przypomnienia. No i w rewanżu w Bydgoszczy zdecydowana wygrana Jutrzenki 60-30. Wszyscy zawodnicy już na starcie. Od krawężnika Tomasz Bajerski, Jacek Golob, Mirosław Kowalik i Roman Jankowski. Najstarszy, najbardziej rutynowany zawodnik najbliżej siatki. W kasku żółtym z czarnymi pasami Roman Jankowski. Dobry start Jacka Goloba. Bydgoszczanie już na prowadzeniu. Za nim podąża Tomasz Bajerski. Walka o trzecią pozycję Kowalika i Jankowskiego. Jak na razie lepszy w białym kasku torunianin. A my oglądamy Jacka Goloba na prowadzeniu. Zyskał już kilkumetrową przewagę nad zawodnikiem Pergo Gorzów.
Tomaszem Bajerskim. Jacek Golob w ubiegłym roku w kryterium asów zajął drugie miejsce. W meczach sparingowych prezentował bardzo dobrą, wysoką formę, ale niestety defekt eliminuje go już w pierwszym wyścigu i odbiera mu szansę na zwycięstwo. I co za tym idzie, 3 punkty w zawodach. W tej sytuacji Tomasz Bajerski niezagrożony w czerwonym kasku na prowadzeniu. Mirosław Kowalik, Roman Jankowski na kolejnych pozycjach. Jedynie jeszcze w walce o miejsce drugie może coś się wydarzyć, bowiem Roman Jankowski blisko jedzie Mirosława Kowalika i próbuje go zaatakować jeszcze po wewnętrznej części toru. Nic z tego nie wychodzi. 3 punkty zapisujemy Tomaszowi Bajerskiemu. 2 dla Mirka Kowalika, 1 dla Romana Jankowskiego. No i niestety pech Jacka Goloba odebrał mu pewne praktycznie 3 punkty za zwycięstwo w pierwszym wyścigu. Na stanowisku Piotr Świst, jak jest pan przygotowany do tego sezonu? Nieźle, myślę, że nieźle. To jest to początek sezonu i myślę, że z meczu na mecz wszyscy, każdy zawodnik będzie jechał coraz lepiej. Najwyższy transfer zobowiązuje do tego, żeby jechać jak najlepiej. Czego pan się obawia w stali? Niczego się nie obawiam. Ja jestem nowym zawodnikiem, ale normalnie z każdym współpracuję się dobrze w klubie, znam się z chłopakami i nie widzę żadnych przeciwwskazań do niczego. Czy sądzi pan, że w tym roku poziom się wyrówna w polskiej lidze? No myślę, że tak. Wszystko idzie do przodu, to i poziom pójdzie do góry. A jak pana wspomnienia z Bydgoszczy z tych playoffów? Już o tym zapomniałem. Czyli w tej chwili znowu nadzieję na nowe zwycięstwo? Oczywiście. Dziękujemy serdecznie. Piotr Świst przez wiele lat występował w drużynie z Gorzowa. Od tego roku w Wanpurze, Rzeszów. Najwyższy transfer w polskiej lidze, 525 tysięcy złotych. Piotr Świst to zdobywca złotego kasku z 1988 roku, a wcześniej w 1987 roku w Gorzowie zdobył tytuł młodzieżowego indywidualnego mistrza Polski. Powtórzył ten sukces w 1988 i 1989 roku w Zielonej Górze. Doskonale się zapowiadał ten zawodnik. No później nieco kariera potoczyła się inaczej, a my już czekamy na wyścig drugi, który zobaczymy w kasku czerwonym Roberta Savinę, a na naszych ekranach w kasku żółtym Tomasz Golob. Marek Sokołowski wspominał w rozmowie z Tomaszem Golobem o jego startach w lidze angielskiej. Rzeczywiście podpisał kontrakt z drużyną Ipswich, w której występują również doskonale znani zawodnicy z Grand Prix, Chris Lewis i Tony Rickardson, 4. zawodnik ostatnich mistrzostw świata, a także Scott Nichols. I skład wyścigu drugiego. Robert Savina z toru pierwszego w kasku czerwonym. Sebastian Ułamek z toru drugiego w kasku niebieskim, Grzegorz Walasek w kasku białym z toru trzeciego i 4. Tomasz Golob w kasku żółtym. Dobry start Tomasza Goloba, ale blisko siebie wszyscy. Robert Savina i Tomasz Golob. Wykorzystuje to Sebastian Ułamek. Przecisnął się po wewnętrznej części toru, jest 3. Tomasz Golob jedzie za Robertem Saviną z zespołu Trilux Start Gniezno. Interesująca walka. Tomasz Golob blisko Roberta Saviny. W kasku niebieskim na 3. miejscu Sebastian Ułamek i zamyka stawkę Grzegorz Walasek z ZKŻ-u Zielona Góra. Tomasz Golob blisko wewnętrznej części toru. Robert Savina doskonale sobie jak na razie radzi. Robert Savina, żużlowiec 27-letni z olbrzymim doświadczeniem i znany również w regionie ze startów w Apatorze DGG Toru. Robert Savina prowadzi, ma jakieś 3 metry przewagi nad Tomaszem Golobem i chyba już nie da rady bydgoszczanin wyprzedzić zawodnika startu Gniezno. Ostatnia prosta i minimalnie, proszę państwa, minimalnie Robert Savina pierwszy na mecie. Drugi Tomasz Golob, niespodzianka, o której zresztą Tomasz Golob mówił, że może być różnie. Każdy jest faworytem w tych zawodach, co się potwierdza w wyścigu drugim. 3. Sebastian Ułamek, 4. Grzegorz Walasek, któremu zapisujemy 1 punkt. No i proszę państwa, robi się niezwykle, niezwykle interesująco. Robert Savina 3 punkty, Tomasz Golob 2, Sebastian Ułamek 1 i Grzegorz Walasek po pierwszym starcie bez punktu. A na naszych ekranach parkingu Robert Savina przed momentem zwycięzca wyścigu drugiego.
Przed nami wyścig trzeci, w którym zobaczymy w kasku czerwonym Rafała Dobruckiego, w kasku niebieskim Dariusza Śledzia, w kasku białym Roberta Dadosa i w kasku żółtym Jacka Gomulskiego. Robert Dados, najmłodszy w tym gronie, 21-latek, zawodnik Kuntersztynu GKM Grudziądz. 15 lutego ukończył 21 lat, no i w tym sezonie ponownie pierwszy lider. Bardzo dobry start Rafała Dobruckiego. On pierwszy, za nim w kasku niebieskim Dariusz Śledź z WTS-u Wrocław. W tym sezonie w drugiej lidze. Trzeci Gomulski i na końcu stawki Robert Dados. Rafał Dobrucki, zawodnik Polonii Piła, 21-latek, wicemistrz świata juniorów, o czym już mówiłem. No i w ubiegłym roku również zdobywca srebrnego kasku. Zimą przebywał na turniejach w Republice Południowej Afryki. Później występ w turnieju gwiazdkowym w Pile. Bardzo dobrze prezentował się tamten zawodnik. No i oczywiście w tym sezonie będzie podporą drużyny Polonii Piła. Problemy z motocyklem miał Jacek Gomulski. Wyrzuciło go pod siatkę i wykorzystał to Robert Dados, ale już Jacek Gomulski ponownie na trzecim miejscu, a Robert Dados upadł, uślizg motocykla, no i dojedzie, nic się na szczęście nie stało, na czwartej pozycji. 3 punkty zapisujemy Dobruckiemu, 2 punkty dla Dariusza Śledzia, 1 punkt dla Jacka Gomulskiego i bez punktu Robert Dados, który jednak stał po tym upadku i przekroczył linię mety. Roberta Dadosa, jednak kontratak w jego wykonaniu był skuteczny. Niezwykle ciekawie zapowiada się wyścig czwarty, zamykający pierwszą serię startów. Zobaczymy w nim Piotra Śwista, Piotra Protasiewicza, Sławomira Drabika i Jacka Krzyżaniaka. Tak więc dwóch zawodników, którzy startowali w ubiegłorocznej edycji Grand Prix, Protasiewicz i Drabik. W tym roku będziemy oglądać Grand Prix tylko już Protasiewicza i aktualny indywidualny mistrz Polski z Częstochowy Jacek Krzyżaniak. Piotr Protasiewicz, podobnie jak Tomasz Golob, miał już swój debiut w Elite League. Występuje również na Wyspach Brytyjskich w zespole Kings Lynn. Zresztą drużyny Tomasza Goloba i Piotra Protasiewicza spotkały się. Lepsze okazało się Ipswich, które zwyciężyło 55-29, a Tomasz Golob zdobył w 5 startach aż 12 punktów, trzykrotnie zwyciężając w wyścigach. Piotr Protasiewicz zdobył w 5 startach 5 punktów. W kolejnym swoim starcie Protasiewicz w meczu z Oxfordem, jego drużyna również przegrała 37-53. Tam nasz zawodnik zdobył 6 punktów. Natomiast Tomasz Golob kilka dni temu wystąpił w meczu Pucharu Anglii. Jego drużyna pokonała pól, a Tomasz Golob zdobył aż 16 punktów w 6 startach. Przegrał praktycznie tylko jeden wyścig, bo również uzyskał bonus. I ten jeden przegrany wyścig z Norwegiem Larsem Gunnestadem. Jacek Krzyżaniak, zawodnik, który prawdopodobnie w tym sezonie występować będzie nie tylko w Apatorze Toruń, ale także w szwedzkiej kaparnie Göteborg. Kibice czekają na kolejne emocje. W kasku czerwonym, najbliżej Sławomir Drabik. W kasku niebieskim Piotr Protasiewicz, w kasku białym Jacek Krzyżaniak i przy siatce w kasku żółtym Piotr Świst. Drabik, Protasiewicz, Krzyżaniak, Świst. Już Protasiewicz na prowadzeniu, za nim podąża Sławomir Drabik. Jego drużyna Włókniarz Malma Częstochowa również występować będzie w tym sezonie w drugiej lidze. Atak Piotra Śwista. Jak na razie odpiera skutecznie Sławomir Drabik. Zamyka stawkę z numerem 16 Jacek Krzyżaniak. Jego drużyna Apator DGG przebywała na zgrupowaniu we Włoszech. Tam zawodnicy z Torunia startowali w zawodach. Również kilka spotkań sparingowych, ale w tych meczach sparingowych Krzyżaniak i Kowalik nie startowali zbyt wiele. Natomiast Piotr Protasiewicz, 23-letni zawodnik Jutrzenki Polonia Bydgoszcz, zwycięzca Grand Prix Challenge w Wiener Neustadt, zdecydowanie na prowadzeniu.
kilka metrów za nim Sławomir Drabik, no i podążający za Drabikiem Piotr Świs. Piotr Protasiewicz niezagrożony, mija metę, 3 punkty, 2 punkty dla Sławomira Drabika, wicemistrza Polski z 97 roku i indywidualnego mistrza Polski z roku 96. Piotr Świs zdobywa 1 punkt, a aktualny indywidualny mistrz Polski Jacek Krzyżaniak w tym starcie bez punktu. Sebastian, rozpoczyna się nowy sezon kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych. Startujesz w tym kryterium. Przed tobą jednak wielkie wyzwania, no przede wszystkim to Grand Prix. Natomiast jest również troszeczkę takich, czy nazwałbyś to niepowodzeniami, będziesz startował w drugiej lidze. Znaczy, no, Grand Prix jest bardzo wielkim atutem. Jak dla mnie jednak brać udział w tym, no, w tych turniejach, jest to dla mnie wielki zaszczyt. Myślę, żeby się dobrze tam pokazać. A jeżeli chodzi o odnośnie startu w drugiej lidze, to myślę, że będę chciał to pogodzić, nadrobić startami w lidze duńskiej i szwedzkiej, w której będę także startował. Jakoś będę musiał to pogodzić naprawdę. Czyli ten kontakt z najlepszymi będzie w lidze zagranicznej? Tak, oczywiście. Czy specjalnie jakoś przygotowywałeś się do tego sezonu? No i jak się czujesz przed Pragą? To wcale nie tak, nie tak daleko do tej Pragi. Tak, zgadza się. No nie jest tak daleko. Już no, czas bardzo szybko leci. Ja ogólnie wydaje mi się, że zimę dobrze przepracowałem wspólnie z kolegami z drużyny. A odnośnie przygotowań do sezonu, do sprzętowo, to myślę, że głównie to wspieram, no, swoje myśli, nadzieje w moich sponsorach właśnie, którzy nie, naprawdę się nie odwrócą ode mnie i znajdą się jeszcze dodatkowe inne firmy mocne, duże i mnie pomogą na Grand Prix, żebym mógł się naprawdę z dobrej strony pokazać. Należy do fali młodych żużlowców, którzy przebojem wchodzą do grona tych najlepszych. Czy uważasz, że ten rok będzie takim rokiem przełomowym, w którym to właśnie młodzież pojawi się na polskich torach i zacznie zdobywać najwyższe laury? No, chciałbym, żeby tak było, żeby jednak nie, no, ja wspólnie z moimi kolegami, rówieśnikami z tego rocznika właśnie, jednak no, starał się podbijać no, żużlowy świat na arenach międzynarodowych. Co cię bardziej cieszy? Człowiek roku w Częstochowie, czy może udział w Grand Prix? Jedno i drugie, powiem szczerze. Cieszę się z każdego sukcesu, z każdego tytułu nadanego mi i z tego, że idę, znaczy chcę iść cały czas krokiem do przodu. Dziękuję ci serdecznie, no i trzymamy kciuki za ten występ w Grand Prix pracy. Dziękuję bardzo. Sebastian Ułamek zajął 8. miejsce w Grand Prix Challenge Wiener Neustadt i po zmianie regulaminu Grand Prix awansował do grona 24 zawodników, którzy będą walczyć o tytuł indywidualnego mistrza świata. Grand Prix rozpocznie się 15 maja w piątek z zawodami w czeskiej Pradze. Później 6 czerwca Grand Prix Niemiec w Poking, 19 czerwca Grand Prix Danii w Vojens, 7 sierpnia Grand Prix Wielkiej Brytanii w Coventry, 28 sierpnia Grand Prix Szwecji w Linköping i wreszcie 18 września, w piątek, Grand Prix Polski w Bydgoszczy zakończy rywalizację o tytuł indywidualnego mistrza świata. W biegu piątym zobaczymy z numerem 13 w kasku czerwonym Piotra Śwista. W kasku niebieskim Tomasza Bajerskiego, na torze trzecim w kasku białym Roberta Savinę i na torze czwartym w kasku żółtym Roberta Dadosa. 3 punkty po pierwszym starcie mają na swoim koncie Tomasz Bajerski i Robert Savina, zawodnicy z torów drugiego i trzeciego. Walka między nimi zapowiada się bardzo interesująco, ale oczywiście na pewno nie rezygnują również z rywalizacji o punkty Piotr Świs, no i Robert Dados, którego oglądamy w tym momencie na ekranie. Czołowy zawodnik ubiegłorocznych rozgrywek drugiej ligi, 6 średnia biegowa. Zobaczymy, jak spisze się tym razem. Dobry start Piotra Śwista, ale również Roberta Saviny. Robert Savina po zewnętrznej części toru atakuje zawodnika Vanpuru Rzeszów. I już na prowadzeniu, po raz drugi, Robert Savina, Trilog Start Gniezno. Świetna dyspozycja tego zawodnika. Na trzecim miejscu Tomasz Bajerski i ostatni Robert Dados. Chociaż Robert Savina prowadzi blisko zawodnika z Gniezna, Piotr Świst.
dwie pary oglądamy na torze, bowiem również o trzecie miejsce walczy z Tomaszem Bajerskim Robert Dados. Robert Sawina jedzie po drugie zwycięstwo. Ostatnie okrążenie. Piotr Świstury ma być liderem Vamporu Rzeszów. No i wszyscy w Rzeszowie mają nadzieję, że ta drużyna włączy się do walki o medale Mistrzostw Polski na pozycji drugiej. Bez zmian 3 punkty dla Roberta Sawiny, 2 dla Piotra Śwista, 1 dla Tomasza Bajerskiego i po raz drugi bez punktu Robert Dados, zawodnik Kuntersztynu GKM Grudziądz. Drugie zwycięstwo i 6 punktów Roberta Sawiny zespołu Trilux. Start Gniezno, oto właśnie na ekranach dwukrotny już zwycięzca wyścigu Kryterium Asów. Rafał Dobrucki na naszych ekranach w kasku niebieskim wystartuje w wyścigu szóstym z toru drugiego. Zawodnik, który marzy o tym, by zakwalifikować się do przyszłorocznego Grand Prix. Ja mówiłem o tych zmianach. Grand Prix polegają one na tym, że startuje 24 zawodników. Każdy turniej będzie składał się z trzech części. Pierwsza część z udziałem zawodników z miejsc klasyfikacyjnych od 9 do 24, czyli będą to Ryan Sullivan, Jason Krab, Armando Castagna, Zoltan Adorian, Piotr Protasiewicz, Stefan Dano, Lee Adams, Craig Boyce, Andy Smith, Chris Lewis, Henryk Gustafsson, Sebastian Ułamek i mistrz świata juniorów Jesper Jensen plus trzech zawodników z dzikimi kartami. Potem dopiero druga część turnieju. 8 zawodników z tego grona awansuje do serii głównej i części finałowej następnych 8. W biegu szóstym Piotr Protasiewicz w kasku czerwonym na torze pierwszym. Na torze drugim Rafał Dobrucki w kasku niebieskim. Na torze trzecim Jacek Golob w kasku białym. I na torze czwartym Sebastian Ułamek w kasku żółtym. Dwóch uczestników Grand Prix na torze pierwszym i czwartym. Rafał Dobrucki, który zwyciężył w swoim pierwszym starcie. Jacek Golob, pechowiec z pierwszego wyścigu. Piotr Protasiewicz na prowadzeniu. Jacek Golob po wewnętrznej części toru i Rafał Dobrucki przy siatce. Niesamowita walka tej trójki, z której zwycięsko jak na razie wychodzi Piotr Protasiewicz. Jak cień za nim podąża Jacek Golob. Wypycha nieco Piotra Protasiewicza i próbuje się tam przedostać po wewnętrznej części toru przy krawężniku na pierwszą pozycję. Teraz bardzo dobry atak, ale Piotr Protasiewicz jadąc z zewnętrznej części toru nabiera większej szybkości. Teraz atak Jacka Goloba i przez moment był na prowadzeniu ten zawodnik. Ponownie Piotr Protasiewicz, ale już Jacek Golob wyprzedza Piotra Protasiewicza. Jak na razie najciekawszy wyścig, który rozgrywa się pomiędzy dwoma zawodnikami bydgoskiej jutrzenki Polonii, Jackiem Golobem i Piotrem Iczem. Jacek Golob po olbrzymim pechu w pierwszym wyścigu, gdzie defekt odebrał mu 3 punkty, teraz jedzie po zwycięstwo. Ostatnia prosta. Jacek Golob przed Piotrem Protasiewiczem, Rafałem Dobruckim i Sebastianem Ułamkiem. Niezwykle interesujący pojedynek. Bardzo blisko siebie jechali zawodnicy. No i pokazali nam niesamowity wyścig. Świetnie przygotowani technicznie. Motocykle również. No i obyśmy takich pojedynków na torze oglądali jak najwięcej, nie tylko podczas zawodów indywidualnych, ale także podczas spotkań ligowych. Wyścig siódmy, w którym zobaczymy w kasku czerwonym Dariusza Śledzia. Z toru pierwszego pojedzie zawodnik WTS-u Wrocław, w kasku niebieskim Sławomira Drabika. W kasku białym na torze trzecim Grzegorza Walaska i w kasku żółtym na torze czwartym Mirosława Kowalika. Jak na razie Mirosław Kowalik 2 punkty, Grzegorz Walasek bez punktu, 2 punkty również Dariusz Leć i 2 punkty Sławomir Drabik. Dariusz Leć, dobry start, ale również świetnie wystartował Sławomir Drabik, który już jest na prowadzeniu, a za nim podąża z numerem trzecim w kasku żółtym Mirosław Kowalik. Stawkę zamyka młody zawodnik ZKŻ-u Polmos Zielona Góra, Grzegorz Walasek. Sławomir Drabik. 2
2 punkty w pierwszym wyścigu, niezła dyspozycja. Teraz zdecydowanie zawodnik włókniarza Malma Częstochowa na prowadzeniu. To bardzo doświadczony żużlowiec. 32-latek, 32 lata ukończył 6 lutego, a za jego plecami trwa walka o miejsce drugie. Teraz w kasku czerwonym widzieliśmy na 4 pozycję spadł Dariusz Śledź. Również doświadczony żużlowiec, który będzie rywalizował na drugoligowych torach, no między innymi ze Sławomirem Drabikiem. Spadek włókniarza Malmy Częstochowa był największą sensacją ubiegłorocznych rozgrywek. Drużyna mistrza Polski z 96 roku, w 97 musiała opuścić ligę. Sławomir Drabik, 3 punkty, 2 punkty dla Mirosława Kowalika, 1 punkt dla Grzegorza Walaska i bez punktu na metę dojechał Dariusz Śledź. Zwyciężył Sławomir Drabik, włókniarza Malma Częstochowa, któremu piszemy 3 punkty. Na drugim miejscu plasował się Mirosław. Przed nami wyścig 8, kończący drugą serię startów, a w zawodach zobaczymy przynajmniej 20 wyścigów. W nowej formule Grand Prix rozgrywanych będzie więcej wyścigów, bo aż 24. No i ten ostatni wielki finał to właśnie będzie 24 wyścig. Na zwycięzcę będzie czekało 25 punktów do klasyfikacji Grand Prix. No i również spora pula pieniędzy, bo 10 tysięcy dolarów. Zawodnicy startujący w Grand Prix w każdym turnieju podzielą się sumą 75 tysięcy 500 dolarów. W wyścigu 8 zobaczymy. Na torze pierwszym w kasku czerwonym Romana Jankowskiego. Na torze drugim w kasku niebieskim Tomasza Goloba. Na torze trzecim w kasku białym Jacka Gomulskiego. I na torze czwartym w kasku żółtym Jacka Krzyżaniaka. Jankowski, Tomasz Golob, Gomulski, Krzyżaniak. Tomasz Golob założył się na Romana Jankowskiego, ale również Jacek Gomulski świetnie po wewnętrznej części toru. Tomasz Golob na prowadzeniu, Jacek Gomulski drugi na pozycji trzeciej, Roman Jankowski i zamyka stawkę po raz kolejny Jacek Krzyżaniak. Tomasz Golob zdecydowanie w przodzie. Podkreślał przed zawodami, że niezwykle ważne są dla niego starty w Elite League, tej najlepszej lidze angielskiej. W klubie Ipswich wspominałem o tym, że startuje tam z Tony Rickardsonem, Chrisem Lewisem, a także ze Scottem Nicholsem, brązowym medalistą ostatnich indywidualnych mistrzostw świata juniorów i brązowym medalistą z mistrzostw Anglii juniorów. Jednak podkreślał prowadzący Tomasz Golob również to, że tory w Anglii są niezwykle trudne, a zawody bardzo interesujące. 3 punkty dla Tomasza Goloba, 2 dla Jacka Gomulskiego, 1 punkt dla Romana Jankowskiego i dopiero teraz do mety, mający jakieś problemy z motocyklem, dojechał Jacek Krzyżania, który po raz drugi nie zdobył punktu, a my spójrzmy może na klasyfikację. I w tej klasyfikacji samodzielnym liderem jest Robert Sawina z Triluxa Start Gniezno, który zgromadził do tej pory 6 punktów. Po 5 punktów zebrali Piotr Protasiewicz, Sławomir Drabik i właśnie po tym zwycięstwie Tomasz Golob. Natomiast po 4 punkty mają na swoim koncie Tomasz Bajerski, Mirosław Kowalik, Rafał Dobrucki. No i proszę Państwa, to są ci czołowi zawodnicy, którzy na pewno walczyć będą o miejsca na podium 17. kryterium asów polskich lig żużlowych. Na razie najlepszy czas w zawodach uzyskał w wyścigu 4. Piotr Protasiewicz, 61 sekund 45 setnych. Do niego również należy rekord bydgoskiego toru ustanowiony we wrześniu ubiegłego roku, 60 sekund 14 setnych. Jacek Krzyżaniak na naszych ekranach, zawodnik, który jeszcze nie zdobył punktu w tych zawodach, wystąpi w wyścigu 9. Na starcie zobaczymy. W kasku czerwonym na torze pierwszym Sebastiana Ułamka. W kasku niebieskim Jacka Krzyżaniaka na torze drugim. W kasku białym na torze trzecim Tomasza Bajerskiego. I w kasku żółtym na torze czwartym najbliżej siatki Dariusza Śledzia.
gronie tych zawodników najwięcej punktów jak na razie zdobył Tomasz Bajerski. 4 punkty, zwycięstwo w swoim pierwszym starcie i 3 miejsce w wyścigu drugim. Wystartowali bardzo dobrze z pierwszego toru Sebastian Ułamek. Za nim podążają Jacek Krzyżaniak i w kasku żółtym na końcu Dariusz Śledź, Tomasz Bajerski. Jak na razie na miejscu trzecim Sebastian Ułamek, Włókniarz Malma Częstochowa, defekt motocykla Jacka Krzyżaniaka. Spory pech tego zawodnika, 2-0 w pierwszych dwóch startach. No i teraz trzecie z powodu defektu na punktowanym drugim miejscu. Sebastian Ułamek zdecydowanie prowadzi przed Tomaszem Bajerskim i daleko, daleko z tyłu oglądany właśnie teraz Dariusz Śledź. Sebastian Ułamek. Zawodnik, który wśród krajowych zawodników miał 8 średnią biegopunktową w 1997 roku. 2 punkty i 12 setnych. Sebastian Ułamek już na mecie. 3 punkty, 2 punkty dla Tomasza Bajerskiego i z jednym punktem na trzecim miejscu Dariusz Śledź. 3 punkty tego zawodnika. No i pech Jacka Krzyżaniaka, który nie dojechał do mety. Defekt sprawił, że ponownie nie zdobył punktu. 3 punkty. Na drugim miejscu uplasował się Tomasz Bajerski. Pergo Gorzów 2 punkty. Trzeci Dariusz Śledź 1 punkt. Piotrze, rozpoczyna się w Polsce karuzela żużlowa tym kryterium asów, ale ty już wcześniej startowałeś na Wyspach. Jak oceniasz te swoje pierwsze starty? Dobrze, to są takie turnieje bardziej towarzyskie, jak bardzo prestiżowe. Mam troszkę problemy i ze sprzętem. Na pierwszym treningu mi się rozsypały 2 silniki, jeżdżę na lekko uszkodzonych, bo nie mam możliwości tego naprawienia tam. No właśnie, czy masz szansę na nowy sprzęt? Czyli nowy, ten go trzeba wyremontować, ale potrzebowałem troszeczkę przerwy. Do meczów ligowych w połowie kwietnia będę już gotowy, wydaje mi się, ja i motory. Czy w jakiś sposób specjalny oczekujesz tego nowego sezonu, czy powtórzy się ten mistrzowski tytuł? No chciałbym, żeby nie był gorszy od ubiegłego, ale to jest sport. Najważniejsze jest zdrowie i jazda bez kolizji do końca sezonu. No i oczywiście wypada zapytać o Grand Prix. No zobaczymy, nie chcę zapeszać, nie chcę wystartować tak samo jak tamtym roku z fast startem, dlatego nie robię zbyt wielkich nadziei od początku. Zobaczymy. Czy czujesz się bardziej doświadczonym zawodnikiem? No, troszeczkę może. Troszeczkę to znaczy na ile? O, ten jeden sezon. O, ten jeden sezon. Możemy liczyć na to, że będzie wyżej i lepiej. No, ja bym chciał. Jestem chyba emerytem i jeszcze się uczę, dlatego wszystkiego jeszcze nie pojąłem, jeszcze dużo przede mną, także jeśli pojmę to wszystko, co trzeba, co jest przede mną, będę pojętym uczniem, nie powinno być najgorzej. Dziękuję ci serdecznie. Mówił były mistrz świata juniorów, zawodnik startujący w cyklu Grand Prix Piotr Protasiewicz. O rozgrywkach ligowych będzie jeszcze chwila, by pomówić o Grand Prix. Już powiedzieliśmy dość dużo, a przed nami niezwykle interesujący wyścig 10. Emocji powinno być bardzo dużo, bowiem startują zawodnicy z czołówki turnieju. Na torze pierwszym w kasku czerwonym zawodnik Jutrzenki Polonia Bydgoszcz, Jacek Gomulski. Na torze drugim w kasku niebieskim niepokonany dziś Robert Sawina. W kasku białym Sławomir Drabik, zawodnik, który zdobył do tej pory 5 punktów. I w kasku żółtym najbliżej siatki Jacek Golob, 3 punkty. Wystartowali Jacek Golob doskonale, ale również świetnie Robert Sawina i Sławomir Drabik. Jednak Jacek Golob zdecydowanie z przodu. Za nim w kasku niebieskim Robert Sawina, a za Sawiną Gomulski i Drabik. Niesamowita walka. Ogląda się Jacek Gomulski, a Sławomir Drabik atakował go przy siatce. Jednak cały czas jeszcze Jacek Gomulski na trzeciej pozycji. Jak na razie 3 punkty Jacka Gomulskiego, a Jacek Golob zdecydowanie z przodu. No i Robert Sawina będzie musiał uznać wyższość bydgoszczanina, bowiem on będzie pierwszym, który zabierze mu punkty w dzisiejszych zawodach. Jacek Golob, świetna forma, już w pierwszym wyścigu zdecydowanie prowadził, ale przypominam o tym pechu, który odebrał mu punkty. Sławomir Drabik cały czas atakuje.
Jacka Gomulskiego, jednak te ataki nie są skuteczne i ostatnia prosta. Sławomir Drabik jednak na trzecim miejscu, a zwyciężył w wyścigu 10. Jacek Golot przed Robertem Sawiną. Jemu zapisujemy 2 punkty. Sławomirem Drabikiem, dla którego 1 punkt, i Jackiem Gomulskim. Jacek Golot kolejne 3 punkty, 6 punktów po 2 startach, 2 punkty dla Roberta Sawiny, który już ma 8 punktów, no i punkt dla Sławomira Drabika, co daje mu 6 punktów, no i cały czas miejsce w czołówce turnieju. Czas zwycięzcy 63 sekundy, 13 setnych. W wyścigu 11 zobaczymy Tomasza Goloba na torze pierwszym, na naszych ekranach Mirosław Kowalik z Apatora DGG Toruń. Zawodnik, który zgromadził na razie 4 punkty. A oto Tomasz Golob, brązowy medalista indywidualnych mistrzostw świata, zwycięzca Grand Prix Szwecji w Linköping, no i finalista Grand Prix Czech, Grand Prix Polski i Grand Prix Danii. Jedyny pechowy, nie najlepszy, właściwie słaby start Tomasza Goloba to Grand Prix Niemiec w Landshut. Tomasz Golob w kasku czerwonym, Robert Dados w kasku niebieskim, Mirosław Kowalik w kasku białym i Piotr Protasiewicz w kasku żółtym. Tomasz Golob i Piotr Protasiewicz po 5 punktów, 4 punkty Mirosława Kowalika i bez punktu Robert Dados, który w dzisiejszych zawodach niczym specjalnym jeszcze nie zaimponował. Szczególnie powinien być interesujący pojedynek dwóch uczestników Grand Prix, Tomasza Goloba i Piotra Protasiewicza. Tor pierwszy i tor czwarty. I oni też najlepiej wystartowali. Tomasz Golob doskonale, ale Piotr Protasiewicz również świetnie po zewnętrznej części toru. Tomasz Golob już na prowadzeniu. Za nim Piotr Protasiewicz i Mirosław Kowalik, a Robert Dados już nie uczestniczy w tym wyścigu. Ci zawodnicy, mowa o Piotru Protasiewiczu i Tomaszu Golobie, spotkali się już, o czym mówiłem, na Wyspach Brytyjskich. Tomasz Golob reprezentuje barwę Ipswich, a Piotr Protasiewicz Kingsland. No i tam, jeżdżąc w zespołach Elite League, są rywalami. Podobnie jak w indywidualnym turnieju Kryterium Asów o wieczystą nagrodę Gazety Pomorskiej. Natomiast reprezentują ten sam klub w kraju. No i oczywiście walczą dla dobra Jutrzenki Polonii. Tomasz Golob 3 punkty, pierwszy na mecie, drugi Piotr Protasiewicz 2 punkty i ma również problemy z motocyklem Mirosław Kowalik, który spokojnie będzie chciał dojechać do mety po 1 punkt. Na naszych ekranach przed momentem Tomasz Golob, a Mirosław Kowalik dopiero teraz mija linię mety, zdobywając 1 punkt, 5 punktów Mirosława Kowalika po 3 startach, Piotr Protasiewicz 7 punktów i 8 punktów Tomasz Golob, który zrównał się ilością punktów z Robertem Sawiną. Na naszych ekranach Tomasz Golob, trzeci zawodnik świata, srebrny medalista drużynowych mistrzostw świata z 97 roku. Proszę Państwa, niestety na trybunach oglądamy nie najlepsze sceny. Doszło do bójki między kibicami. Obrazki znane z boisk, ze stadionów piłkarskich, niestety przenoszą się na stadiony żużlowe. Tym bardziej niedobrze, gdyż bydgoskie zawody obserwuje Ole Olsen, dyrektor Grand Prix, właśnie pod kątem przygotowania turnieju. A przed nami wyścig 12, którym zobaczymy w kasku czerwonym Piotr Świst, w kasku niebieskim Roman Jankowski, w białym Rafał Dobrucki i w żółtym Grzegorz Walasek. Już wyszli spod taśmy. W kasku niebieskim na prowadzeniu Roman Jankowski, weteran polskich torów. 41-letni zawodnik, co podkreślam, bowiem tylko dwaj żużlowcy w tym wieku, właśnie Roman Jankowski i Andrzej Huszcza, startują jeszcze w rozgrywkach ligowych. Roman Jankowski zdecydowanie przewodzi stawce. Na miejscu drugim Rafał Dobrucki, na miejscu trzecim Piotr Świst i na czwartym Grzegorz Walasek. Roman Jankowski to indywidualny mistrz Polski z 81 i 83
2008 roku. Również startował w finałach indywidualnych Mistrzostw Świata, między innymi tym jedynym dwudniowym finale rozegranym w 87. miejscu roku w Amsterdamie, gdzie zajął 14. miejsce. W pierwszym dniu turnieju nie zdobył punktów, w drugim spisał się bardzo dobrze, zdobywając 8 punktów. A mistrzem świata został wtedy Hans Nielsen. Niestety Roman Jankowski w samej końcówce na ostatniej prostej dał się wyprzedzić. 3 punkty zapisujemy Rafałowi Dobruckiemu, 2 punkty dla Romana Jankowskiego, 1 punkt dla Piotra Śwista i bez punktu Grzegorz Walasek. Na trybunach już się nieco uspokoiło i miejmy nadzieję, że już nie dojdzie do bijatyk pomiędzy kibicami i że będziemy oglądać kulturalne zachowanie na trybunach. A za nami trzecia seria startów i po tej trzeciej serii startów prowadzą dwaj żużlowcy, Tomasz Golob i Robert Sawina, a właściwie Robert Sawina, który wygrał w bezpośrednim pojedynku z Tomaszem Golobem. 7 punktów zgromadził Piotr Protasiewicz. Również 7 punktów po tym zwycięstwie Rafał Dobrucki. Natomiast po 6 Tomasz Bajerski, Jacek Golob i Sławomir Drabik. To czołówka tego turnieju, a na naszych ekranach wicelider Tomasz Golob. Przed naszymi kamerami Rafał Dobrucki. Rafał, z tego co widać, to lubisz walczyć do końca. No, akurat tak się na torze złożyło, że zacząłem się rozpędzać na którymś kółku i doszedłem do Romana Jankowskiego i po jego błędzie troszeczkę go wyniosło. Są troszeczkę kolejny na torze i wykorzystałem ten jego błąd i w ten sposób udało mi się ten bieg zwyciężyć. Nowy sezon przed nami, ten rok 97 troszeczkę tak pechowo zakończyłeś. Wszyscy mówili, że jesteś największym pechowcem. Czy ten 98, ten sezon, który się rozpoczyna, twoim zdaniem będzie lepszy? No, trudno powiedzieć, czy pechowcem, bo trzeba pamiętać, że byłem po dość ciężkiej kontuzji i jak z tej strony patrząc, dla mnie przynajmniej był to sezon na pewno nie stracony. Może nie był najlepszy, ale nie był też zły. A w tym sezonie no, nie jestem już juniorem, także pozostają mi imprezy seniorowskie i eliminacje do Grand Prix, na co będę kładł duży nacisk i duży wysiłek właśnie w tym kierunku pójdzie, aby znaleźć się w finale Challenge i tam powalczyć. Seniorów się jednak mimo wszystko nie boisz, jeździsz z nimi na co dzień w lidze, spotykasz się z tymi najlepszymi. Czy sprzętowo jesteś dobrze przygotowany do tegorocznych rozgrywek? No dzisiaj taki prawdziwy sprawdzian mamy, bo naprawdę zjawiła się cała czołówka polska i wszyscy dysponują, co widać zresztą, bardzo dobrym, bardzo szybkim sprzętem. Duża awaryjność to jest związane z tym, że wchodzą nowe części, nowe rzeczy, które trzeba po prostu dopracować i przez to dzisiaj obserwowaliśmy już dosyć dużo defektów. Mam nadzieję, że mnie nie dosięgną i ten limit defektów i pecha wyczerpałem już w ubiegłym sezonie. Też na to liczymy, dziękujemy ci serdecznie. Dzięki. Rafał Dobrucki ze swoją drużyną wywalczył brązowy medal drużynowych mistrzostw Polski w sezonie ubiegłorocznym. W tym roku rozgrywki pierwszej ligi rozpoczną się 5 kwietnia. Pilska Polonia przyjedzie do Torunia na mecz z czwartą drużyną ubiegłorocznych rozgrywek, Apatorem DGG Toruń. Natomiast mistrz Polski Jutrzenka Polonia pojedzie do Grudziądza na mecz z Beniaminkiem Ligi Kuntersztynem GKM. A przed nami wyścig 13, w którym zobaczymy na torze pierwszym w kasku czerwonym Grzegorza Walaska, na torze drugim w kasku niebieskim Jacka Gomulskiego, na torze trzecim w kasku białym Piotra Protasiewicza i na torze czwartym w kasku żółtym Tomasza Bajerskiego. Najwięcej punktów w tym gronie zgromadził Piotr Protasiewicz, 7, Tomasz Bajerski 6, Jacek Gomulski 3 i Grzegorz Walasek 1 punkt. Grzegorz Walasek to młodzieżowy indywidualny mistrz Polski z 90
2007 roku. Walasek, Gomulski, Protasiewicz, Bajerski. Taśma w górze. Bardzo dobry start Piotra Protasiewicza i Jacka Gomulskiego. Walczy o drugą pozycję z Gomulskim Walasek i on właśnie jedzie za Piotrem Protasiewiczem. Piotr Protasiewicz to zawodnik, który rozpoczynał swoją karierę w Zielonej Górze. Właśnie tam, gdzie startuje na co dzień Grzegorz Walasek. Jacek Gomulski na trzeciej pozycji, a Tomasz Bajerski daleko, daleko z tyłu jest czwarty. Piotr Protasiewicz jedzie po 3 punkty. Jedno zwycięstwo biegowe jak na razie, 7 punktów, dwukrotnie druga pozycja. No i na pewno 10 punktów po tym wyścigu da mu miejsce w ścisłej czołówce turnieju. Grzegorz Walasek, 1 punkt, no i w końcu ten zawodnik pokazuje, na co go stać. Nie startował w meczach sparingowych swojego zespołu, zresztą udanych meczach, które ZKZ wygrywał m.in. z innym Beniaminkiem Ligi Iskrą Ostrów Wielkopolski. 3 punkty dla Piotra Protasiewicza, 2 dla Grzegorza Walaska, 1 dla Jacka Gomulskiego i bez punktu Tomasz Bajerski w wyścigu 13. A w wyścigu 14 już za moment zobaczymy na pewno pasjonujący pojedynek braci Golobów. Mówiłem o meczach pierwszej kolejki Ligi Żużlowej z udziałem drużyn regionu. W innych spotkaniach Iskra Ostrów podejmować będzie Wampur Rzeszów, Pergo Gorzów, Trilux Start Gniezno, a Unia Leszno ZKZ Polmos Zielona Góra. Druga kolejka spotkań już 13 kwietnia, poniedziałek. Między innymi mecze Jutrzenki Polonii z Unią Leszno i Wampuru z Apatorem DGG. A w wyścigu 14 zobaczymy Jacka Goloba, najbliżej krawężnika w kasku czerwonym, Piotra Śwista w kasku niebieskim na torze drugim, Tomasza Goloba w kasku białym na torze trzecim i Dariusza Śledzia w kasku żółtym na torze czwartym. Piotr Świst, zawodnik, który zdobył jak na razie 4 punkty. 6 punktów Jacka Goloba i 8 Tomasza Goloba. Świetna forma starszego z braci Golobów. Znowu dobry start Jacka Goloba i on już na prowadzeniu, ale Tomasz Golob pędzi za swoim bratem, również Piotr Świst blisko czołówki. Atak po zewnętrznej części toru Tomasza Goloba. Jacek Golob blisko krawężnika i już Tomasz Golob na prowadzeniu. Tomasz Golob przed Jackiem Golobem, Piotrem Świstem i Dariuszem Śledziem. Tomasz Golob, 8 punktów w turnieju, blisko, blisko Jacek Golob. Przypomina to mecze ligowe, kiedy bracia Golobowie jadą parą, no i rzadko dają się pokonać na bydgoskim torze przeciwnikom. Zresztą duet Golobów wielokrotnie zdobywał tytuł mistrzów Polski w jeździe parami. Tomasz Golob minimalnie przed Jackiem Golobem, a za dwójką bydgoszczan pędzi Piotr Świst. Tomasz Golob, Jacek Golob, Piotr Świst i na końcu stawki Dariusz Śledź, który nie podjął walki z pozostałymi zawodnikami. 11 punktów Tomasza Goloba, 8 punktów Jacka Goloba. No, zawodnicy z Bydgoszczy cały czas w czołówce. Teraz Tomasz Golob musi czekać na występ Roberta Sawiny, którego oglądamy na naszych ekranach, a Robert Sawina będzie miał również trudnych rywali w kolejnym, 15. wyścigu. Końcówka zawodów na stadionie bydgoskiej Polonii odbywać się będzie przy sztucznym świetle. To jest wymóg FIM, by można było przeprowadzać zawody rangi Grand Prix. A w Bydgoszczy w tym roku będzie sporo interesujących imprez, bo oprócz tej najważniejszej 18 września w piątek, czyli Grand Prix Polski, również 15 sierpnia finał indywidualnych mistrzostw Polski, a 23 sierpnia finał klubowego Pucharu Europy.
No i oczywiście to, co kibice lubią najbardziej, czyli rozgrywki ligowe. Już 26 kwietnia w czwartej kolejce spotkań Derby Pomorza, mecz Jutrzenka Polonia, Apator DGG Toruń. W wyścigu 15 zobaczymy na torze pierwszym Jacka Krzyżaniaka w kasku czerwonym, na torze drugim jego klubowego kolegę Mirosława Kowalika w kasku niebieskim, na torze trzecim w kasku białym Rafała Dobruckiego i na torze czwartym w kasku żółtym Roberta Savinę. Najwięcej punktów z tych zawodników zdobył Robert Savina, 8, ale również sporo punktów na koncie Rafała Dobruckiego, bo 7. 5 punktów wywalczył Mirosław Kowalik i bez punktu na razie indywidualny mistrz Polski Jacek Krzyżania, którego zobaczymy na torze pierwszym. Taśma w górze. Najlepiej na starcie Robert Savina, ale również świetnie Jacek Krzyżaniak. Motocykl Jacka Krzyżaniaka złapał przyczepność na wirażu i indywidualny mistrz Polski na prowadzeniu. Na drugim miejscu Robert Savina, na trzecim Mirosław Kowalik. Ci zawodnicy znają się doskonale, przecież bronili part jednego klubu Apatora DGG Toruń przez wiele lat, stając na podium drużynowych mistrzostw Polski. Prestiżowy to pojedynek, Jacek Krzyżaniak przewodzi stawkę. Robert Savina na drugim miejscu, zapowiada się na drugą porażkę Roberta Saviny. Mirosław Kowalik atakowany przez Rafała Dobruckiego. Niespodzianka na ostatniej pozycji, zawodnik Polonii Piła. Mirosław Kowalik, za nim podąża Rafał Dobrucki. Rafał Dobrucki, dla którego jest to pierwszy sezon wśród seniorów, w grudniu tego roku skończy 22 lata. Jacek Krzyżaniak po trzech zerach, możemy zapisać na jego koncie 3 punkty. Pierwsze punkty i od razu zwycięstwo Jacka Krzyżaniaka, 2 punkty dla Roberta Saviny, 1 punkt dla Mirosława Kowalika i niespodziewanie bez punktu Rafał Dobrucki. Wyścig kończący czwartą serię startów, wyścig 16, w którym zobaczymy Roberta Dadosa, zawodnika, który nie zdobył do tej pory punktów na torze pierwszym w kasku czerwonym. Wychowanek Motoru Lublin, trenera Witolda Zwierzchowskiego, nie najlepiej sobie radzi dziś w Bydgoszczy. Na torze drugim Sebastian Ułamek w kasku niebieskim, na torze trzecim w kasku białym Roman Jankowski i na torze czwartym Sławomir Drabik w kasku żółtym, który ma najwięcej z grona tych zawodników, bo 6 punktów. Pewne jest, że po dwóch seriach, po czterech seriach startów liderem będzie Tomasz Golob, 11 punktów. Ex aequo na drugim miejscu Piotr Protasiewicz i Robert Savina po 10 punktów. Ci zawodnicy w bezpośrednim pojedynku spotkają się w ostatnim wyścigu zawodów 20. Dados, Ułamek, Jankowski, Drabik. Bardzo dobry start Sebastiana Ułamka. Dwóch zawodników Włókniarza Malma Częstochowa kontra Roman Jankowski i Robert Dados. Robert Dados przez moment w czołówce, ale już spada na trzecią i chyba za moment czwartą pozycję, bowiem jest bardzo ostro atakowany przez Sławomira Drabika. Tak też się stało. Sebastian Ułamek, Roman Jankowski, Sławomir Drabik i Robert Dados. Sebastian Ułamek z każdego wyścigu coraz lepiej, z coraz większym dorobkiem punktowym. W trzecim swoim starcie zwyciężył 4 punkty tego zawodnika. No i teraz wszystko wskazuje na to, że Sebastian Ułamek zdobędzie kolejne 3 punkty. To bardzo ważne, by ten zawodnik dużo startował. A my oglądamy walkę Romana Jankowskiego ze Sławomirem Drabikiem i Sławomir Drabik wyprzedza zawodnika leszczyńskiej Unii na ostatnim okrążeniu. Jeszcze Robert Dados zaatakował Romana Jankowskiego, który najwyraźniej miał problemy z motocyklem i w tej sytuacji pierwszy punkt zdobyty przez zawodnika GKM-u Grudziądz Roberta Dadosa, natomiast 3 punkty zapisujemy Sebastianowi Ułamkowi, 2 Sławomirowi Drabikowi, który dzięki tej drugiej pozycji utrzymał miejsce w czołówce i bez punktu Roman Jankowski, który przez większość wyścigu zajmował drugą pozycję. Tym razem Roman Jankowski. Czas zwycięzcy Ułamka 63 sekundy 50.
Jacek Krzyżaniak, tytuł mistrza Polski zobowiązuje, ale dopiero w ostatnim twoim wyścigu, w którym jechałeś, wszystko zaskoczyło i zdobyłeś te 3 punkty. Czy to wina sprzętu? Trudno powiedzieć, no, w pewnym stopniu tak. Nie, znaczy nie chcę zganiać tutaj tylko i wyłącznie na motocykl, ale po prostu dopasowuję sobie te silniki. Są one nowe i dopiero jeżdżę właśnie w takich pierwszych zawodach. Nie miałem okazji na nich startować jeszcze. No i oczywiście co w klubie? A w klubie jest bardzo dobrze, uważam. Dużo trenujemy, byliśmy na obozie we Włoszech. Przed tym byliśmy na obozie kondycyjnym w górach, w Szczyrku. Dużo trenujemy, zimę wszyscy zawodnicy bardzo dobrze przepracowali, no i uważam, że powinno to zaprocentować w trakcie sezonu. Uważam, że głównym naszym celem będzie awans do play-off. Czy ten tytuł indywidualnego mistrza chciałbyś powtórzyć również w tym roku? Oczywiście, że tak. Nie tylko tytuł indywidualnego mistrza Polski, ale wszystkie osiągnięcia chciałbym poprawić. Po prostu chciałbym dobrze jeździć, no, a przede wszystkim zdrowo. Chciałbym cało skończyć też ten sezon, który się dopiero co zaczyna. No i tego ci życzymy w nowym, rozpoczynającym się sezonie w kraju. Dziękuję bardzo i chciałbym pozdrowić wszystkich kibiców Speedwaya. Zaczyna się ostatnia seria startów 17 kryterium asów polskich lig żużlowych, rozpoczynających sezon żużlowy w naszym kraju. Oczywiście mecze towarzyskie były już rozgrywane, teraz czas na oficjalne zawody. Wyścig 17 kryterium, w którym zobaczymy na torze pierwszym Tomasza Bajerskiego, który zdobył 6 punktów. Na torze drugim Tomasza Goloba w kasku niebieskim, który zdobył 11 punktów. Na torze trzecim w kasku białym Sławomira Drabika, zdobywcę 8 punktów. I na torze czwartym w kasku żółtym Rafała Dobruckiego, zdobywcę 7 punktów. Z tej punktacji wynika, że każdy z tych zawodników walczy o wysokie miejsce w kryterium. Oczywiście Tomasz Golob o zwycięstwo, a Sławomir Drabik ma jeszcze szansę na podium. Czy tak się stanie? Zobaczymy, bowiem 10 punktów zdobytych mają Robert Sawina i Piotr Protasiewicz, którzy spotkają się w wyścigu 20. I kto wie, czy ten 20. wyścig nie będzie decydował o końcowej klasyfikacji czołówki 17. kryterium asów. Bajerski, Tomasz Golob, Sławomir Drabik, Rafał Dobrucki. Dobry start Tomasza Goloba i Rafała Dobruckiego. Tomasz Golob na prowadzeniu, podąża za nim Rafał Dobrucki. Świetnie, świetnie Sławomir Drabik, który wyszedł po wewnętrznej części toru na prowadzenie, ale już Tomasz Golob mija częstochowianina. Walka jednak trwa. Drabik bliżej krawężnika, teraz bliżej krawężnika Tomasz Golob. Jakże wspaniale radzi sobie na motocyklu i koordynuje, balansuje ciałem Tomasz Golob. Ale proszę Państwa, to jest elita światowego żużla. To wyższa szkoła jazdy. Brązowy medalista indywidualnych mistrzostw świata. Wielokrotny medalista mistrzostw świata również drużynowych w jeździe parami. Przecież w Brockstedt niemieckim wspaniały sukces. No i wielokrotny złoty medalista mistrzostw Polski. Już Tomasz Golob ma sporą przewagę nad Sławomirem Drabikiem i Rafałem Dobruckim. Niestety nie oglądamy już w tym wyścigu Tomasza Bajerskiego. Jeśli Tomasz Golob zwycięży w tym wyścigu, zwycięży także w 17. kryterium asów i będzie to jego 9. zwycięstwo. Oglądamy zwycięzcę 17. kryterium asów polskich lig żużlowych. Niepokonany, proszę Państwa, przez wiele, wiele lat na bydgoskim torze Tomasz Golob te zwycięstwa odnosi od 90. roku i ta era jego zwycięstw nie została w roku 98 zakończona. Tomasz Golob zwycięża w kryterium asów i zwycięża w wyścigu 17 przed Sławomirem Drabikiem i Rafałem Dobruckim. Wielka radość na trybunach, w większości oczywiście kibiców z Bydgoszczy, chociaż nie brakuje również fanów Speedwaya z całego kraju. Tomasz Golob, zwycięzca kryterium asów, zdobywca 14 punktów. Tomasz Golob uczcił kolejnym zwycięstwem w kryterium asów narodziny swojej córeczki Wiktorii. Na naszych ekranach przed momentem Jacek Krzyżaniak,
którego zobaczymy w wyścigu 18 na torze czwartym. Natomiast na torze pierwszym Robert Dados w kasku czerwonym, na torze drugim Jacek Golob w kasku niebieskim i na torze trzecim Grzegorz Walasek w kasku białym. Świetna postawa Jacka Krzyżaniaka w ostatnim starcie, w jego czwartym starcie, i zwycięstwo biegowe z Rafałem Dobruckim, Mirosławem Kowalikiem i Robertem Sawiną zapowiada również spore emocje w wyścigu 18 w pojedynku z Jackiem Golobem. Dados, Golob, Walasek, Krzyżaniak. Dobry start Jacka Goloba, który startuje tym razem na Jawie Tomasza. Tomasz Golob jest jeźdźcem firmowym czeskiej Jawy, jestem numer jeden. No i właśnie z Dziwiszowa otrzymuje motocykle. Niesamowicie tam szarżuje w kasku białym Grzegorz Walasek. No i ta szarża pozwoliła mu na przesunięcie się trzeciego na drugie miejsce. Na trzeciej pozycji Robert Dados i na końcu stawki Jacek Krzyżaniak. Jacek Golob, jeśli zwycięży w tym wyścigu, zgromadzi 11 punktów w całym turnieju. No proszę Państwa, gdyby nie pech w pierwszym starcie, miałby tych punktów 14 i oglądalibyśmy wyścig dodatkowy o zwycięstwo w kryterium pomiędzy Jackiem i Tomaszem Golobami, tak? Klasyfikacja wyglądała w ubiegłym roku, wtedy zwyciężył Tomasz Golob przed Jackiem Golobem i Sławomirem Drabikiem. Teraz Jacek Golob będzie miał spore problemy, by znaleźć się na podium. Jacek Golob blisko, tuż za nim Grzegorz Walasek, Robert Dados i na końcu stawki Jacek Krzyżaniak. Tak kończy się wyścig 18. Dziękuję sobie za walkę Grzegorz Walasek i Jacek Golob. W wyścigu 19 zobaczymy od krawężnika w kasku czerwonym Mirosława Kowalika. Na naszych ekranach w kasku żółtym Sebastian Ułamek. Dwa dobre ostatnie starty, dwa zwycięstwa Sebastiana Ułamka i 7 punktów. A wracając do zawodników, którzy wystartują w tym wyścigu, zobaczymy jeszcze w kasku niebieskim Jacka Gomulskiego na torze drugim i Piotra Śwista na torze trzecim w kasku białym. Wspominałem o tym, że Sebastian Ułamek spisywał się bardzo dobrze w dwóch ostatnich startach. Rzeczywiście zdecydowanie zwyciężył, 7 punktów. 5 punktów ma Piotr Świst, 4 punkty Jacek Gomulski i 6 punktów Mirosław Kowalik. A to zawodnicy w parkingu obserwujący wydarzenia na torze, w naszym telewizyjnym monitorze oglądają przebieg rywalizacji swoich kolegów. I właśnie za moment do tej rywalizacji stanie czwórka: Mirosław Kowalik, Jacek Gomulski, Piotr Świst i Sebastian Ułamek. Żaden z tych zawodników już nie ma szansy na zajęcie miejsca w pierwszej trójce. Kowalik, Gomulski, Świst, Ułamek. Taśma w górze, dobry start Kowalika, bardzo dobry start Gomulskiego i oni na prowadzeniu, ale przy krawężniku atakuje w żółtym kasku Sebastian Ułamek. Mirosław Kowalik przed Ułamkiem i Jackiem Gomulskim. Gomulski mocno napiera Sebastiana Ułamka, a na końcu stawki Piotr Świst. Mirosław Kowalik już na drugiej pozycji, bowiem Sebastian Ułamek wykorzystał to, że torunianin zbyt szeroko wszedł w wiraż i wyprzedził Kowalika. To samo zrobił Jacek Gomulski, uślizg w tym samym miejscu, w którym oglądaliśmy uślizg Roberta Dadosa. Upada również, ale niegroźnie Mirosław Kowalik wsiadł na motocykl, jedzie dalej, a ostatnie okrążenie przed zawodnikami wyścigu 19. Sebastian Ułamek, Jacek Gomulski, Piotr Świst i Mirosław Kowalik, którego mijać będą teraz zawodnicy. Jacek Gomulski utrzyma drugą pozycję, atakowany przez Piotra Śwista. Tak, na drugim miejscu, a zwycięża Sebastian Ułamek. Trzecie zwycięstwo biegowe częstochowianina. 10 punktów, podobnie jak Sławomira Drabika, jego klubowego kolegi, które te 10 punktów może dać czwarte, piąte, być może szóste miejsce w dzisiejszych zawodach. Drugie miejsce w tym
wyścig 20, który zadecyduje o miejscach na podium. Na torze pierwszym zobaczymy w kasku czerwonym Roberta Savinę, 10 punktów. Na torze drugim w kasku niebieskim Piotra Protasiewicza, również 10 punktów. Na torze trzecim Dariusza Śledzia w kasku białym i na torze czwartym Romana Jankowskiego w kasku żółtym. Jankowski zgromadził 4 punkty, Śledź 3 i raczej nie powinni się liczyć w walce o zwycięstwo w tym ostatnim 20 wyścigu. Wiadomo już, że 17 kryterium asów o wieczystą nagrodę Gazety Pomorskiej imienia Mieczysława Połkarda zwyciężył Tomasz Golob. Kto zajmie drugie miejsce, okazać się może po tym wyścigu. Pod warunkiem oczywiście, że Protasiewicz lub Savina zwycięży. Savina, Protasiewicz, Śledź, Jankowski. Obaj dobrze ze startu, ale na 30 metrze lepszy Piotr Protasiewicz, a o drugą pozycję walczą Savina, Jankowski. Savina drugi, Piotr Protasiewicz jedzie po zwycięstwo, 13 punktów, da mu drugą lokatę w turnieju. Teraz miał kłopoty z opanowaniem motocykla, ale wszystko w porządku. Ma za sobą starty w Elite League. Jego partnerami w zespole Kings Lynn między innymi są Trzesi, Bohumil Brel i Tomasz Topinka. Tomasz Topinka, który w tym sezonie reprezentować będzie barwy Apatora DGG Toruń, a także Australijczyk Shane Parker i doskonale znany Anglik Simon Wick. Dariusz Śledź miał problemy z opanowaniem motocykla. Jedzie na pozycji czwartej, a prowadzi Piotr Protasiewicz. Jeśli zwycięży, 13 punktów da mu drugie miejsce w turnieju, a 12 punktów Roberta Savina, trzecie miejsce i również pozycję na podium. Zwycięstwo Piotra Protasiewicza. 3 punkty zapisujemy bydgoszczaninowi, 2 punkty dla Roberta Savina, 1 punkt dla Romana Jankowskiego i bez punktu Dariusz Śledź. I już możemy, proszę Państwa, podać oficjalną klasyfikację czołówki 17 kryterium asów. Zwyciężył z 14 punktami Tomasz Golob z Jutrzenki Polonia Bydgoszcz. Na drugim miejscu Piotr Protasiewicz, 13 punktów, również Jutrzenka Polonia Bydgoszcz. Na miejscu trzecim Robert Savina, 12 punktów, Trilux Start Gniezno. Na miejscu czwartym Jacek Golob, 11 punktów zespołu Jutrzenka Polonia Bydgoszcz. Na miejscu piątym Sebastian Ułamek, 10 punktów, Włókniarz Malma Częstochowa. Na miejscu szóstym Sławomir Drabik, Włókniarz Malma Częstochowa, również 10 punktów. I na miejscu siódmym z 8 punktami Rafał Dobrucki z Polonii Piła. Emocji nie brakowało na naszych ekranach. Piotr Protasiewicz, ja w imieniu ekipy realizacyjnej bardzo dziękuję Państwu za spotkanie i oczywiście zapraszam na kolejne relacje ze stadionów żużlowych, ze spotkań pierwszej ligi, w której występują aż trzy